No cześć, słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was update historii Oli, jej transformacji, ale najpierw muszę zwyczajnie Wam podziękować, za to, że, dobra, wiem, że w większości jesteście naprawdę w porządku ludźmi, ale takiego przyjęcia Oli to się nie spodziewaliśmy i no w sumie to w dużej mierze głównie dzięki Wam, Ola poczuła się bardzo chciana, nie tylko na kanale, ale nie obeszło się też bez odrobiny kontrowersji, otóż część ludzi, mała część, ale zawsze zaczęła doszukiwać się jakichś takich teorii spiskowych, że z Olą wiąże nas kontrakt marketingowy, że nasza przyjaźń nie jest bezinteresowna. Albo ci odważniejsi poszli krok dalej i stwierdzili, że skoro Ola była u nas w domu na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, to na pewno jest naszą jakąś taką ukrytą rodziną. I to prawda, w sensie Ola była u nas w domu na drugi dzień świąt, ale niestety nie jest naszą rodziną. Dziewczyny wypiły kilka lampek wina i urządziły taki całkiem normalny bożonarodzeniowy konkurs w zakładaniu SBD na nogi. To przegrały SBD, obydwie. Jak ty potrzebujesz fizjoterapeuty, żeby ci SBD założył, to nie proszę nic dobrego. Więc może teraz, żeby dobrze zacząć historię Oli, to po prostu powiem Wam, skąd się znam. I może to dziwnie zabrzmi, ale prawda jest taka, że się znamy z internetu. Znamy się z Team Natural. Ona przyszła na hangout w Sopocie w 2017 roku i w zasadzie wtedy i ja, i Karolina widzieliśmy po raz pierwszy. Trochę nas tu jest, co? Pikanterii tak na start, to powiem Wam, że Ola przez cały hangout zadała tylko jedno pytanie i to pytanie brzmiało: Mario, co zrobić, jak w redukcji przegięło się pod każdym aspektem? I żeby dobrze powiedzieć Wam całą historię Oli, to będę musiał wykorzystać mój skill inżyniera. Potrzebny będzie nam wykres. Ten wykres na potrzeby filmu nazwiemy linią wzlotów i upadków sylwetkowych. Coś, co praktycznie każdy z nas przeżywał, bądź przeżywa nadal. Zacznijmy od tego, że Ola to była klasyczna, w sumie nadal jest normalną nastolatką. No nieważne, chodzi o ten etap życia, gdzie młody człowiek dojrzewa i na pewnym etapie dochodzi do wniosku: chcę się sobie podobać trochę bardziej, muszę coś dla siebie zrobić. I u Oli tym momentem przełomowym było to, że zobaczyła na wadze 75 kg. To był taki etap życia kluska. A, to jest jeszcze fajne, w sensie etap w ogóle zanim zaczęłaś trenować. To ten już, twoja mama mi to zespoilowała trochę. To możesz własnymi słowami jeszcze opowiedzieć, jak była etap kluska. Chodziłam do McDonalda i jak nie byłam głodna, to brałam McWrapa, a jak byłam głodna, to wszystko. Jeszcze musisz wspomnieć o swojej magicznej diecie, to co twoja mama mówiła. A, rzucić na kanapie, tak? No, to było tak. I tak oto nasza Ola, widząc 75 kg na wadze, dochodzi do wniosku: muszę coś ze sobą zrobić. To jest drugi etap praktycznie każdej sylwetkowej podróży, w sensie pora się ogarnąć, pora coś zrobić. Wpisujesz w internecie, jak schudnąć, wybierasz pierwszą, lepszą z góry stronę w Google i podążasz zgodnie z tym, co tam było napisane. Ale jak zaczyna wychodzić, to robi się niebezpiecznie, bo włącza się tak zwana euforia i pojawia się etap numer 3. Nazwałem go nieśmiertelność. Wtedy większość z nas myśli, że będzie tylko lepiej, że im więcej pracy, im więcej cardio, im mniej jedzenia, im ciężej, tym lepiej. I wyobraźcie sobie, że nasza Ola, jadąc na kodach nieśmiertelności, z 75 wycina do, uwaga, 59,9. Magiczna granica zostaje przełamana. I to jest jednocześnie taki moment, gdzie człowiek poczuje odrobinę spełnienia. I w momencie, gdy się czuje to spełnienie, to ta nieśmiertelność, ta cała euforia zaczyna puszczać i zaczyna docierać do człowieka realna sytuacja. To jednocześnie jest też ten moment, gdzie z Olą spotykamy się w Sopocie i gdzie Ola zaczyna odczuwać te wszystkie efekty uboczne, tą całą jazdę związaną z redukcją. Problemy z gospodarką hormonalną, nieregularne, czasem nawet brak okresu. Oprócz tego wieczny głód, zniszczony, zgaszony metabolizm. Czyli tak naprawdę zaczynamy bardzo ciężko pracować, nie po to, żeby robić jakiś progres, tylko po to, żeby stać w miejscu. I Ola dotknęła dokładnie tego punktu. I wiesz co, ja jakoś 3 tygodnie przed hangoutem ogarniałam, że coś jest nie tak. W sensie, okay, że to już zostało, nie wiem, że to nie powinno tak wyglądać. Później zgadałam się z Karoliną. Ty mi wysłałeś
ciebie. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja ci go wyślę. Tak? Okej. Okay. Pamiętam, że żyję w klatce, jak w policji. Pamiętam. No. Pamiętam. Cześć Ola, siedzimy właśnie z Karoliną, pracujemy i Karolina mi przeczytała twoją wiadomość. Pomyślałem, czy po prostu, że powiem to, co powiedziałam Karolinie, powiem tobie, że nie chcę, żeby ona ci mówiła takie rzeczy, ale stawiam na naprawdę za każdym razem, jeśli chodzi o współpracę z ludźmi i w twojej sytuacji, tak jak posłuchałem tego, musisz się zatrzymać w swoim życiu na chwilę, zresetować sobie głowę, żeby wszystkie twoje hormony, twój nastrój, twoje libido, twoja normalność, żeby się pojawiła. Potrzebujesz tłuszczu, potrzebujesz resetu, potrzebujesz wyrwania się z posranego schematu, w którym siedzisz. Ty siedzisz w nim, zobacz ile czasu i będzie tylko gorzej. Musi w końcu przyjść taki dzień, że musisz to wszystko pieprznąć w cholerę, zrobić ten mega krok do tyłu, żeby zobaczyć tą klatkę i jak dopiero zobaczysz tą klatkę, zrozumiesz, w jakim gównie siedzisz. Jak zobaczysz to gówno, zrozumiesz, że nie chcesz do niego wracać. Znajdziesz zupełnie inną drogę do tego, żeby być szczęśliwą w tym sporcie, ale musisz najpierw zrozumieć to, że siedzisz w bagnie. Duży krok do tyłu, zapomnieć o tym sporcie, przestać się tym interesować, przestać liczyć dietę, wszystko chrzanić. Spojrzeć na siebie i dostrzec siebie, że liczy się... Tu gra nie idzie o sylwetkę, tu gra idzie o ciebie, o twoje życie, o twoje serce, o twoje zdrowie, o twoją radość z życia. Co ci z ładnej sylwetki, jak jesteś nieszczęśliwa? Po tym chyba tak zaczęłam wiesz ogarniać, że coś chyba trzeba zmienić. Tak już na poważnie. To jest chyba jej ogromne szczęście, że zjawiła się w tym supocie, że wyciągnęła rękę do Karoliny i że dziewczyny zaczęły pracować razem. Bo większość historii od etapu what the fuck, od tego etapu, gdzie nie do końca wiemy, co się dzieje, bo pracujemy ciężko i to nie przynosi rezultatów, to od tego punktu większość historii jest taka, że ludzie bardzo, bardzo mocno skaczą z klifu. Następuje skok z klifu. I ten skok często kończy się tak, że lądujemy w znacznie gorszym miejscu niż ten punkt, z którego zaczynaliśmy. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że historia Oli ma bardzo fajny punkt zwrotny, bo spotkała na swojej drodze dobrych ludzi. Może to brzmi bezczelnie, że mówię tak o Karolinie czy o sobie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, ale do cholery jasnej jesteśmy naprawdę dobrymi ludźmi i kompetentnymi trenerami. Karolina podała rękę Oli i razem dziewczyny już zrobiły niesamowitą robotę. Jesteś gotowa na wywiad? Trochę się stresuję, bo posadziliśmy się do jakiejś lampy jak na przesłuchaniu. To jest przesłuchanie. Ja się zoomuję na twarz. Kiedy Ola po raz pierwszy do ciebie się odezwała? Nie wiem, mogę sprawdzić? Możesz sprawdzić. A to muszę, potrzebuję laptopa. No to masz tego maila? Dokupałam się, aczkolwiek musiałam grzebać naprawdę bardzo głęboko, bo pierwszy mail taki w sprawie współpracy, bo Ole znaliśmy już wcześniej z wakacji, to jest z 6 grudnia. Jak z wakacji? Hangoutu? No to było w wakacje. Jak z 6 grudnia, jak Ola mówiła o lutym? No trochę trwała ta nasza korespondencja, bo jak sprawdziłam 31 stycznia chyba Oli wysłałam już całkowity plan działania, więc trochę sobie popisałyśmy, ale to była chyba tak przerwa świąteczna. Czyli oficjalnie współpracę zaczęłyście od? Od 31 stycznia. Zaczynasz współpracę z Karoliną. Tak. Od czego zaczynacie? A od czego zaczęłyście współpracę z Olą? Zaczęłyśmy od tego przede wszystkim, że poszłyśmy w 100% w ciężary. W sensie i to chyba pozwoliło właśnie jakby, wiesz, odskoczyć od tematu diety trochę bardziej. Czyli tak jakby Karolina z tej takiej mentalnej klatki typu żarcie, trening, cardio, tak, wyrwała cię przez to, że dawaj Ola, zostaniesz sportowcem, porobimy trochę ciężarów i reszta gdzieś tam sobie pójdzie we właściwą stronę, tak? Tak. Z Olą od razu z Growerem wzięliśmy się za ciężary, gdzie postawiliśmy bardzo na ten taki aspekt sportowy, przez co chciałam trochę też Olę wyciągnąć z tej tarapatów. Od momentu, kiedy poznajesz się z Karoliną jako tam zawodniczka i trenerka, zaczynacie od budowania siły, jednocześnie podnoszenia kalorii. Ty w tym czasie się rozwijasz siłowo, budujesz mięśnie, łapiesz też kilogramy, łapiesz 4 kilogramy. Dobrze mówię? Tak. Potwierdzaj mi. Dobra, robisz to, oprócz tego w czerwiec podejmujecie decyzję, że okej, są wakacje, to chcę trochę schudnąć, tak? Lekką redukcję robimy, tak, bo ja jeszcze wtedy miałam coś takiego, pamiętam, że jak gadałam się z Karoliną o redukcji, to ja jeszcze miałam w głowie takie coś w stylu Ola, może być źle, że wiesz, znowu za redukcję się mam, wiesz, nie? Po prostu pamiętałaś tamten ciężki czas, ostatni? Tak, że może mi niechcący wrócić, jakby, wiesz, to co było wcześniej. Mhm. I
Wyszło jak wyszło, ale jesteś z tą głową. W sensie wydziachałaś się, miałaś formę życia, ale nie miałaś zderzeń tej pani. Dokładnie. Znajdziesz zupełnie inną drogę do tego, żeby być szczęśliwą w tym sporcie. Pamiętacie, jak w poprzednim filmie mówiłem wam, że te zawody to tylko niewielka część historii Oli? To teraz znacie już całość. Ola, po twoje idziesz! Trochę złości! Mocno góra! Góra! No i na pewno jest to porywająca historia, a jest ona tym bardziej porywająca, że myślę, że spora część z was widzi odbicie samych siebie w tym rysunku, w tym wykresie i szczerze, ja też widzę młodego Mariusza w tym wykresie, w dużej mierze, w sensie może nie wszystkie etapy wyglądały dokładnie tak samo, ale jakbym miał zamknąć oczy i narysować mój wykres wzlotów i upadków, to co jasnej cholery wyglądałoby to podobnie i chcę powiedzieć wam, że nie chcę kończyć tego filmu jakąś tam motywacyjną gadką typu jak Oli się udało, to tobie też się może udać, uwierz w siebie. No, prawda jest taka, że jeśli ktoś włoży serce, będzie dobrze ukierunkowany, będzie miał wokół siebie dobrych ludzi i będzie konsekwentny, zrobi robotę. Zrobi robotę, zrobi wynik. To jest jeden do jednego. Praca odpowiednio długo równa się wynik. Ale chcę zakończyć ten film takim jednym przemyśleniem. Otóż jak znajdziecie się w tym ciężkim położeniu, gdzie znalazła się Ola, jak zaczniecie spadać z klifu, to proszę, zachowajcie się podobnie do niej. Miejcie w sobie na tyle odwagi i pokory, by poprosić o pomoc i godnie ją przyjąć. Dokładnie tak, jak zrobiła to Ola. Wszelkie dane kontaktowe, czy to do mnie, czy do Karoliny, czy do Oli, znajdziecie pod spodem w opisie filmu. I na koniec musicie przyznać mi jedną rzecz. Teraz, jak poznaliście całą historię Oli, to zwyczajnie lubicie ją jeszcze bardziej, prawda? Udało się! Ola wyszła! I przestań kompromitować już Olę.